Zebrałem na kamerkach 8 Polaków z krwi i kości, urodzonych i mieszkających w Polsce, ale pomiędzy nimi ukryłem jednego imigranta. Zadaniem Polaków będzie wygłosowanie imigranta. Mają na to 6 rund, jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Wow. Pierwsza runda startuje teraz, macie 10 minut, let's go. Siemano. No hej. No hej. Jak wam życie mija, jaka u was jest pogoda? Wiecznie. Oni chcą się po pogodzie rozpoznać? W sumie nie wyjaśniłem, ale to jest osoba, która mieszka w Polsce. Weźmy może przejdźmy do jakichś konkretów, bo to jakby... No, ja mam fajne pytanie. No dawaj. Gdzie się urodziliście? W jakim mieście? Ja w Katowicach. O, ja też w Katowicach. To może po kolei, co? Świnoujście. Lwówek Śląski. Ja się urodziłem w Łodzi. Częstochowa. Lublin. Radziejów. Lubliniec. Lubliniec chyba słynie z psychiatryka. Nie, nieprawda. Tam jest zamknięty ten psychiatryk już. No mam kraty właśnie na oku. Ale widzę, że znaczy przymycasz. Musi być Polakiem, nie? Nie no co wy. Znaczy tak, jestem Polakiem. No dobra, dobra. Jako dupa, o nie! Ósemko, jakieś problemy z kamerką. Może ci się telefon wyłączył czy coś? O, internet chyba. Ojojojoj. Ale to dobra, to my kontynuujemy rozmowę, a ty próbuj ogarnąć. Dobra, to ja mam takie pytanie. Co macie najbardziej polskiego przy sobie? Ja zacznę i pokażę po razu. Alkohol. O nie, ten też! Wszyscy nagle wódkę mają... Wszyscy ty, no naprawdę! Klapki Kubota to jest oznaka bycia Polakiem. Słuchajcie, będąc w pracy, ja nawet nie wiem, co mógłbym pokazać. Ja też nie wiem, co pokazać, ponieważ jestem w trakcie wyprowadzki, więc parówka. Parówka polska. Ja mam znaki, jeszcze mam znaki na ścianie. No. Jezu, ósemka wróciła. Witamy z powrotem. To możesz pokazać coś polskiego. Co ja mam polskiego? Ja mam polskiego kubek polski, w który każdy ma w sumie w domu taki... Najbardziej polski to jest taki szklany, co jak szklanka no, wygląda. Jest polski, zdecydowanie. Najbardziej co mam polskie przy sobie to papier toaletowy, bo chusteczki mi się skończyły. Wiem, my przynosiliśmy kubki do pracy. Ja mam bardzo ciekawy kubek, kubek Barka. A ja mam kiełbasę polską. Czemu ty masz kiełbasę obok komputera? Żyję w akademiku, mam obok lodówkę, blisko, więc mogę jeść. A poza tym jestem Polakiem, potrzebuję kiełbacy obok siebie, polskiej. Potrzebujesz kiełbacy? Podejrzane. Jesteś Polakiem? No jestem. Co ma kiełbasa do tego? Słuchajcie, zostały wam 3 minuty. Szukajcie. Jak byliście młodsi, tam nie wiem, 8-9 lat, jakie bajki najbardziej lubiliście oglądać? Reksia. No to po kolei może też. Jedynka? Golek i Lolek. Marta mówi? Co to jest? Ja to generalnie oglądałem całe Cartoon Network. Młodzi Tytani, Wyspa Totalnej Porażki, to były takie moje top. Ja lubiłam też Reksia i Kota Filemona bodajże, tak to się nazywało. O, Kot Filemon, that's the shit, no to było dobre. To ja Tabalugę oglądałem ze dziecka, a później tak 8-9 lat to był Ben Ten, Pokémony. No wydaje się, że moją ulubioną bajką są pingwini z Madagaskaru, ale ogólnie to też dołączy się do numeru 3 z całego Cartoon Network. Ja tak samo z Cartoon Network, aczkolwiek jeszcze lubiłam Krecika. Czeski? Barbie, te różne ten, albo te, o tych psiakach. Przyjacielskie Szonkowa, o. Ja Gumisie, potem jak byłem starszy to Władcy Much oglądałem, ale Zigzag McQueen i tak w serduszku. Zbliżaliśmy się już do końca rundy, a nasi gracze nie mieli żadnych tropów. Ale to wkrótce miało się zmienić. Mogę powiedzieć jedną rzecz? Chciałem powiedzieć, że ta osoba przecież nie musi nie mieszkać w Polsce. Mogło być tak, że na przykład miała rok i się wyprowadziła do Polski. Więc to nie wiem, czy jest sens w takim szukaniu. No tak, ogólnie też polskie przedmioty też nie mają jakby znaczenia, bo jak ktoś mieszka w Polsce, a jest imigrantem, no to nie ma znaczenia i tak, bo po prostu mieszkasz w Polsce, to masz te polskie rzeczy obok siebie. Niby fakt. Każdy wie w sumie, kiedy był chrzest Polski, no nie? Ale w sumie to jak ktoś odpowie, to już reszta będzie wiedzieć. No właśnie. No. Nie ma sensu. Chyba, że ktoś da złą odpowiedź. No właśnie. Dwójka mi śmierdzi, więc dwójka, w którym dobra. 966 bodajże? No dobrze, no. Ja bym nie wiedział, sorry. Nie jestem Polakiem. A jaka była stolica przed Warszawą? A to było Gniezno, czy to był jeszcze... Oj. Kraków. I koniec rundy, proszę państwa. Ja chowam kamerki, żebyście mogli zagłosować anonimowo. Weźcie karteczki, weźcie długopisy, napiszcie numerek osoby, która myślicie, że jest obcokrajowcem. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie tutaj taka przewaga głosów. 6 głosów aż padło na osobę, która odpadnie, a jest to numer 2. Słuchajcie, po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie grać dalej, czy chcecie zakończyć teraz rozgrywkę i podzielić się hajsem. Ale jeżeli w tym gronie nadal jest imigrant, to z buta on wygrywa całą sumę. Także zastanówcie się. Nie no, oczywiście, że gramy dalej. Gramy. Dobra, kolejne 10 minut startuje teraz. Miłej zabawy. Proszę Państwa, szybka przerwa na reklamę. Sponsorem tego odcinka jest Gaminate. To jest suplement dla graczy, który da Ci siłę na długie godziny pracy, nauki czy zabawy. Tak wygląda puszka Gaminate'a. W środku mamy aromatyczny, magiczny proszek. Wsypujemy go do shakera, zalewamy wodą, trzęsiemy i pijemy. Gaminate ma mnóstwo pysznych smaków, każdy znajdzie coś dla siebie, a dodatkowo aktualnie trwa promka, dzięki której możecie wyrwać shaker. Na przykład taki za 1 zł. Wystarczy, że Twoje zamówienie przekroczy 45 zł i w checkoucie wpiszesz kod DYRYHODO1ZLY. Wtedy cena Twojego shakera magicznie zmieni się na 1 zł. Link do strony Gaminate'a oczywiście w opisie. Klikajcie i pijcie ten boski napój. A teraz wracamy do filmu. Mogę jedno pytanie, które sprawdzi parę osób. Pytanie, no czy znacie gwarę w swojej miejscowości? Tak. Śląska. Śląsk. Może po kolei niech każdy wymieni 2-3 słowa. No to Hasiak to jest kosz, Hausen to jest dom, mieszkanie, ogólnie miejsce, gdzie się mieszka. Przecież jakby po niemiecku mówiła. I czekaj, co to? Niemiecki imigrant? Trzeciego nie wiem, teraz bym ci nie chyba nie wymienia. Jak już jesteśmy w temacie Katowic, to bala to piłka, bajtel to dziecko i ja nie jestem pewna, czy mogę powiedzieć, ale burdel to bałagan. Można powiedzieć. Teraz ja chciałbym zabrać głos. Ja mieszkam w centrum Polski, w Łodzi. Znaczy no obok Łodzi tak naprawdę, w Bełchatowie. Łodzi. Nie wiem, czy my mamy gwarę, przynajmniej mi się nie kojarzy, ale kojarzę ja parę słów w gwarze śląskiej, więc... No tak samo u mnie. Ja nic nie mogę sobie przypomnieć, żeby cokolwiek było w moim rejonie. Ja też nie chcę trochę skaleczyć tego, bo ja mówię, ja tylko słyszałem po prostu, ale gumiklejza to są te kluski śląskie. Skipka jakoś tak, to jest kromka chleba. Kromka to jest śnita bardziej. No ale mówię, ja z centrum Polski, więc nie. W sumie z takiej gwary to klasycznie gira, czyli noga, bimba jako tramwaj, robić sznek, czyli pokazywać jakąś dziwną minę. Ja jestem z Kujaw i u nas w sumie jedyne jakieś słowa, które kojarzą mi się z Kujawami, no to jest a pójdziesz ty, no to jest wynoś się czy coś takiego, albo na przykład adygo. Wynoście się. No ja w sumie od dzieciaka na Śląsku mieszkałem, więc frela dziewczyna, kardus chłopak, ancla to jest no po prostu pokój jakby izba, krepel to jest pączek, no nie wiem, sporo tego jest. Jak na razie nikt w tej rundzie nie wydało się podejrzany, ale wkrótce jedna osoba miała zwrócić na siebie uwagę pozostałych graczy. Czy jak byliście w podstawówce, to jakie przedmioty po trzeciej klasie wam dochodziły? O, to jest dobre pytanie. Bo mi dochodziło fizyka, chemia, biologia i geografia na przykład. Mi przyroda. Ja miałem przyrodę w czwartej klasie podstawówki. W czwartej klasie miałeś biologię? To właśnie. To jest nie pasuje. Biologia to jest chyba połączone coś z czymś. Przyroda z czymś jest połączona, mi się wydaje. Mi się kojarzy, że biologię to się dopiero miało. Gimnazjum. Gimnazjum dopiero się miało. W gimnazjum zaczynała się biologia, chemia i fizyka, a w podstawówce była przyroda. No przyroda była. Przyroda była do szóstej klasy. Siódma, ósma była wtedy dopiero biologia. Ja jeszcze miałam poza plastyką technikę. No technika była. No zawsze na technice się robiło kanapki w sumie, śmiesznie było. U mnie na technice było tak, że dziewczyny robiły właśnie takie, było się kanapki, jakieś tam kuchenne sprawy. Rozmowa skręciła w innym kierunku i w topa 8 poszła w niepamięć. Ale tylko na chwilę. Dobra, ja mam inne pytanie. Jak byliście za dzieciaka, to wasze ulubione smaki. No kiedyś, no są takie słodycze, których teraz już nie ma. Na pewno pamiętacie, na przykład jak pałeczki lodowe, czy orężada za 50 groszy, więc od jedynki zacznijmy może. U mnie to były jeszcze te pierwsze duszki, maczugi oraz Kinder Joye. No dobra, a coś jeszcze? Na pewno pamiętasz coś, czego tutaj nie ma. Sopelki za 50 groszy były kiedyś. No to takie pałeczki lodowe, no. Ja bardzo lubiłem maczugi, lubiłem gumy, kulki, co były w tych takich podłużnych, tych co były... 10 groszy. Tak. No. Miałem lody kolorki, to właśnie, to nie były pałeczki, tylko były żółte, niebieskie i czarne. Na pałeczkach one 50 groszy kosztowały. U mnie ulubione to były właśnie też te pałeczki, te lodowe. Były jeszcze takie lody, takie ala kuleczki, inne, coś takiego. Wiem, że ostatnio znowili chyba produkcję, bo ostatnio właśnie widziałam w sklepach. Właśnie te gumy za 10 groszy też zawsze kupowałam. Dobra, to ja ze słodyczy najbardziej lubiłam te takie kolorowe, papierowe pieniążki. One też były właśnie na sztuki, tam po parę dziesiąt groszy bodajże sprzedawane. Bardzo lubiłam te napoje Jupik. Pamiętam. O, Jupiki były. W szkole też dostawaliśmy w klasach 1-3 te przekąski typu rzodkiewka, mleko, to ja właśnie uwielbiałam to mleko. W sklepiku szkolnym pamiętam były papierowe, znaczy papier do jedzenia w postaci banknotów i takie podłużne, w takiej różce orężatki. Nie wiem, czy pamiętacie. 3, 2, 1. Koniec czasu, proszę państwa. Ale lipa. O kurde, lipa. Jak będziecie chcieli, to możecie dokończyć to w następnej rundzie, ale teraz musimy zagłosować. Słuchajcie, 3 osoby zdobyły po 2 głosy. Trójstronny remis, także nikt nie odpada. Powiem wam, kto dostał, kto był zagrożony. Numer 1, numer 3 oraz numer 6. Pytanie, czy gramy dalej, ale chyba gramy dalej, nie? No tak. Gramy dalej, gramy dalej. No dobra, to 10 minut kolejne startuje teraz. Let's go. Dobra, to może dokończmy to, o czym rozmawialiśmy. To ja też bardzo lubię te gumy, również maczugi, to jest klasyczek. I jeszcze, czy pamiętacie takie cukierki na takim sznureczku? Nie pamiętam, jak się nazywały. O tam, bransoletka. No. Pamiętacie tą hubę bubę taką zawijaną w rulonik? Taką lody, pikminki, te 3 smakowe, one były the best. I coś, co mi w sumie da gwarancję, że jestem Polką, to pamiętacie Fortunę, to z Monster High, to pewnie dziewczyny bardziej będą kojarzyły. Tak, pamiętam, zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć. Jezu, one były najlepsze w ogóle. O co chodzi, Fortuna, przecież to jest piwo, co? I szyszki, szyszki bez kitu, no zapomniałem o tym. Jeszcze były takie na przykład arbuziki po 10 groszy, takie gumy. Pamiętacie może ten jogurt Paula albo Danonki? Z Danonków się lody robiło. Magnesy z alfabetem całym. No i bez kitu było. Słuchajcie, bo ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jakby każdy nagle zlał to, ale mi cały czas nie pasuje numer 8 pod względem takim, że jak pytała o szkołę, to mówiła, że co wam przyszło po 3. klasie podstawówki, zaczęła wymieniać biologia, geografia i w ogóle. My zaczęliśmy mówić, że to nie przyszło po 3. klasie, tylko że to zaczęło tam później i ty zaczęłaś nam przytakiwać, no w sumie tak faktycznie. Pierwsze dyny. Dobra, ja mam wyjaśnienie, bo ja jestem po 8. klasie od razu. Ja miałam 8 klas skończonych i od razu miałam biologię, geografię i podzielone to miałam od razu. Dalej twierdzisz, że w 4. klasie podstawówki miałaś biologię, geografię i w ogóle? Tak. I to jest, w sumie możesz sobie nawet wpisać, kurde, w neta. Ale ja mam młodszego brata i też mogę to potwierdzić. Tak? Mój brat jest teraz po 4. klasie i jemu doszła teraz biologia. No dobra, no to okej, bo ja przynajmniej mnie zawsze mówili, dopiero w 6. klasie dostanę biologię, geografię, a zniknie mi przyroda. Zależy, jaka szkoła idzie jakim trybem. Trop z przedmiotami w podstawówce okazał się być ślepym zaułkiem, ale 5. wpadła na ciekawy pomysł. Ja bym może teraz zaproponowała, żeby każdy pokazał, jaki ma ustawiony język w swoim telefonie. O, bez kitów. Wiecie co, bo niektórzy używają telefonu jako kamerki i to nie pokażą, nie? Mogę kompa pokazać? Pokaż no. Co ciekawe, 7 nie pokazał swojego telefonu, ani nie wysłał screena. Pewnie każdy, nawet może do tej pory, pamięta, jakie były najbardziej popularne smaki tymbarka. Ja generalnie mam jedno zastrzeżenie co do pytań właśnie o takie rzeczy, bo przecież osoba mogła, powiedzmy, nie wiem, mieć rodzinę w Polsce i po prostu przyjeżdżać na wakacje i też mogła bezproblemowo jakby jeść te wszystkie słodycze, które my, nie? Mogę pytanie, bo już trwam go od parę minut. Jaka była lektura u was na maturze? Ja nie pisałem matury. Ja w tym roku piszę. Aha. Albo dobra, po 3 lektury po prostu z podstawówki. Zapardoste, bo w podstawówce to dana szkoła ustala i to może być każda książka. No ale nie miałeś Puszczy na przykład? Ja miałem Akademię Pana Krajca. Problem jest taki, że tutaj są ludzie w różnym wieku, więc to się chyba też nie zgra. Ale dobra, niech testują. Mają jeszcze 2 minuty. Dobra, to ja mam pomysł. Czy zauważyliście, że na przykład ktoś mówi z jakimś akcentem? Bo ja zauważyłem 2 osoby, które mówią... Mam wadę wymowy. No dobra. Ale jest jeszcze jedna osoba, którą ja widzę, którą słyszę bardziej i słyszę taki lekki akcent, jakby nie była z Polski. Dobry trend. A ale kto według ciebie ma inny akcent? Tylko pochwal się. Według mnie 8 troszkę mówi takim, inaczej troszeczkę mówi niż... Się ufa na tą 8, wszystko na nią. Podejrzane. Ja wam mogę... Wiem, zaraz pana to doucza, albo mogę powiedzieć Litwo i ty, no moja, ty jesteś jak zdrowie. Kuźwa Maciu, jak wybierzecie mnie, to przegracie, ja wam mówię serio. Ty może z Litwy mówisz? Czemu? Litwo, ojczyzno moja. Ja mogę z zamkniętymi oczami powiedzieć, ja 6 miałam z polskiego podstawówka. W podstawówce nie było inkantacji. Było. Proszę państwa, 3, 2, 1. No i co? Kolejne głosowanko. Nie wiem, czy jesteście bliżej tej decyzji, czy to wam coś pomogło, co się teraz tutaj wydarzyło? Nie. Zaraz się przekonamy. Chowam kamereczki, nie widzicie się, pomyślcie na kogo zagłosować. No i słuchajcie, tym razem ktoś odpadnie. Mamy przewagę i to sporą. 5 głosów. Padło na osobę z numerem... 8. Przegracie, ja... Pytanie, czy lecimy dalej, do was. No tak, ale lepiej zmniejszyć ryzyko. Myślę, że już nie. Już na pewno nie. Ale co nie, no i lecimy dalej. Ale czekajcie, bo jedna osoba mówi nie. Czy nie wydaje wam się to podejrzane? Dwie osoby. Dobra, to zróbmy tak. Ręka do góry, kto chce grać dalej. No mi to obojętne, bo możemy grać dalej, spoko. A w sumie, no dobra. No dobra, czyli rozumiem, że gramy dalej. Jednak wszyscy są zdecydowani. Kolejne 10 minut zaczyna się... teraz. Mam pytanko, czy mogę na szybko jeszcze wytłumaczyć, dlaczego ja dałem na 8? No. Mi cały czas, już od samego początku, jak tylko weszliśmy, to słyszałem ten akcent. Słyszałem, że była z Anglii. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale w niektóre dania wpadały jakby też angielskie słowa. To jeżeli chodzi o pytanie właśnie o te lektury, zróbmy tak, żeby każdy powiedział jedną, ale nie może się żadna powtórzyć. Ciekawe, że to jedynka zaproponowała tę zasadę. Zaczniemy od tyłu, zaczniemy od 9. No to ja mogę, no dobra, mogę, no to Akademia Bonakleksa. A tylko z podstawówki, tak? Z całego okresu. 9, powiedziałeś, no to Cierpienie Młodego Wertera. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie, nie czytałam. Serio? Ja pamiętam, że miałem akurat Wertera jako opcję w technikum. No to okej, no to jako klasycznie lalka. Dziady, wszystkie części, żeby nie było... Mi się wydaje, że też do niczego nie prowadzi. No, chyba marnują czas. No dobra, jak już zaczęliśmy, no to dokończmy. Ja Kamienie na szaniec. Obście, który jeździł koleją. Ja mam chociażby Dżumę czy 1984. Mogę wam jeszcze pokazać, że mam coś takiego jak lekturowo i to, co się uczę w Polsce, to jest to, że mam normalnie wszystkie streszczenia lektur polskich. Uczy się tego w Polsce? Na iPhone'ie to trzeba kupić, więc specjalnie pod odcinek bym tego nie kupował. Nie wiem, czy może tylko mi się wydaje, ale powiedziałeś, że to, co się uczy w Polsce, więc to trochę zabrzmiało, jakby gdzieś indziej mógł się uczyć. Tak. O tak, Pani to jest! Tak jakbyś się przeniósł i zaczął uczyć w Polsce. Słuchajcie, możecie tak zrobić, ale ja wam mówiłem wszystko o podstawówce, spoko. Ale się wkopał chłop. Dobra, chodzi o to, stary, że ktoś mógł po prostu przyjechać do polskich, nie wiem, mogłeś przyjechać jak miałeś 15 lat i teraz się ty po prostu uczysz, rozumiesz? Tak, zacząć się uczyć. Jesteś teraz w liceum i masz po prostu te lektury, o to bardziej chodzi. To ja mogę powiedzieć tak, strzelajcie, ja wam na wszystko odpowiem. To nie jest takie łatwe, żeby kogoś wyeliminować, w sensie na podstawie argumentów, że na 100% to jest ona, ciężko jest bardzo. Ja mówię, według mnie to była 8, a dalej to nie wiem. Według mnie samica nie była impostorem. Mówiła dużo o dzieciństwie. Też nie słyszałem jakiegokolwiek akcentu od niej. Tylko ty tutaj w tym gronie słyszałeś od niej jakikolwiek akcent. Znaczy wiesz co, mam znajomego z Anglii i po prostu ja nie umiem jakby tego wytłumaczyć. Oni tak jakby przedłużają jakby koniec słowa, coś w tym stylu. Ja coś takiego wyłapałem. Wiem o co chodzi, też mam znajomego, który mieszkał całe życie w Anglii, ale on takiego czegoś nie ma. No to nie wiem, no to ja o niej coś takiego usłyszałem, plus jeszcze to wplątywanie angielskich słówek. Dla mnie po prostu to było podejrzane, więc ja tak powiedziałem, już od pierwszej rundy głosowałem na nią. Macie jeszcze niecałe pół rundy, kombinujcie. Ja przez chwilę miałam pomysł, żeby pokazać zdjęcie z dowodu, ale... Nie, bo zdjęcie to dużo nie zmienia. Nie wiem, ja na przykład przy sobie nie mam dowodu teraz. A M-obywatela masz? Nie wiem, czy ktoś z zagranicy może mieć M-obywatela na telefonie polskim. Może ktoś mieć, ja mam ziomka, który z Ukrainy i normalnie tam prawko ma. Okej, no dobra. Bo teraz ogólnie prawo jest działa tak, że jak zdasz, a masz M-obywatela, to możesz od razu jechać, bo wy pewnie robiliście tak samo jak ja, to trzeba było tydzień czekać na ten plastik, nie? No a teraz normalnie jak zdasz, to masz M-obywatela, to normalnie możesz jeździć. A dobra, to wiem. W jakim jesteście banku? Ja jestem PKO. ING. ING. Santander. PKO, ten co z żubrem. PKO, ten co z żubrem? Ten zielony. Nie ten zielony właśnie, bo ten się pisze 3 literkami. Tam gdzie jest żubr, tam gdzie jest czerwony. Czerwony? Mi się zawsze dużo jest był zielony. Nie no, może kiedyś był zielony, ale no teraz nie. Czerwony. A pamiętacie może kiedyś, nie wiem czy każdy z was, a na przykład ja, jak miałem tak 13 lat, to były strasznie mocne takie style ubioru. Dla dziewczyny szczególnie na ty i buty z Adidasa na S. Pewnie jak ktoś mieszkał w Anglii albo gdzieś, to mógł tego nie kojarzyć. Nie wiem dokąd zmierza ta dyskusja. Chodziło mi o Tumblr girly i superstary Adidasy. W moim mieście, gdzie mieszkałem, to nie było ludzi, którzy lubili taki styl po prostu ubierania, bo najczęściej to po prostu rodzice wybierali. Mnie to mama zmuszała, żeby nie nosić czarnego całe życie. No i nie wyszło. Ja mam pewien pomysł. Po kolei wymieniamy takich memicznych, znanych Polaków. Od jedynki. Pudzian. No, zabrałeś mi Polskę górą. Chociażby ten, Piotr Żyła. Bo ja mu córka chyba puknęła tą kostkę do toalety, coś w tym stylu. I to było melice, pamiętam to. To prawda jest? What the fuck? No tak, coś mi się kojarzy. Ja się odmutowałem nie po to, żeby się zaśmiać, tylko po to, żeby powiedzieć, że jesteście po czasie. Także słuchajcie, kolejne głosowanie. Dawajcie swoje głosy, pamiętajcie, że to już jest 4. runda. Słuchajcie, teraz znowu ktoś odpadnie. I znowu taką przewagą bezpieczną, bo 4 głosami zdecydowaliście, że waszym zdaniem obcokrajowcem jest... Trójeczka. Dziękuję bardzo. Dowiemy się, czy to prawda za jakiś czas. Pytanie do was, czy gramy dalej? Ja nie gramy wiem. Dalej. Chcecie to przedyskutować, czy głosujemy? No, ja też dalej, będzie zabawnie. No może tak, dla bezpieczeństwa, ręka do góry, kto chce dalej. Przewaga jest, dobra, let's go. A, nawet wszyscy, dobra. Czas startu. To ja bym kontynuował to pytanie odnośnie memicznych Polaków z internetu. Dla mnie to Pazdan, no ale... O, było coś z Pazdanem. No to dla mnie Iga Świątek, głównie raz paletką. Dźwig Machłowicz. Czy pamiętacie takiego jak Stachu Jones? Dla mnie bardzo mocny piłkarz, czyli Rafałoniks. O Boże. No i w sumie nie wiem, jakie można jeszcze pytanie zadać. Czuję, że 4 na pewno jest Polakiem, ma wszystkie trendy i tak dalej. Ale tak 5 dla mnie wygląda na jakby mieszkała w Anglii, albo pochodziła z Anglii. Dosłownie jest też takie rysy, nie wiem czy zauważyliście, takie no tak. Rysy nie nasze. Ja się właśnie też zastanawiam, na przykład, czy Hodo nie dobierał tutaj osób ze względu na typ urody. Bo mi na przykład dużo osób mówi, że ja mam urodę azjatycką, że mam lekko skośne oczy i bladą cerę. Ja bym coś zachęcił nigdy w życiu. Ja no. Hodo wcale. To on jest niewinny. Się skupcie lepiej na agencie. Na agencie, czyli jest to jeszcze. Jest, pewnie. Ej, bez litu, ale zlitował. Przez to, że oglądam każdy odcinek, mniej więcej kojarzę, kiedy on kłamie, a kiedy nie. Przecież ja nigdy nie kłamię, o co chodzi? Demka, mam pytanie, gdzie teraz jesteś w pracy? Aktualnie pracuję w Escape Roomie w Poznaniu. O, ale zajebista robota. Zazdroszczę ci, no, ja za srebrny lot to robię. Ej. Tam jest nazwa firmy. Wzmianka o Escape Roomie wzbudziła w 6 nowe podejrzenia. Dobra, to coś wam powiem. Wiecie jaka była koargutacja? Na Polaka. Czyli Hodo musiał znać Migrant od początku. Jeżeli oglądacie Hodo, wiecie, że z Escape Roomem w Poznaniu miał filmik. I zna osoby, które tam pracowały. Ale jakaś gruba rozkmina. To nie był mój Escape Room, to była konkurencja. Możecie się wymigrywać. Równie dobrze dokładnie. Pamiętajmy, że każdy tutaj też może kłamać, nie? No tak. A, czyli przyszedłem do pracy tak, posiedzieć w randomowym biurze. Ja jeszcze tak się mogę pochwalić. Ja parę lat temu trenowałam hokej na lodzie i przez pewien krótki, bo krótki, ale pewien czas grałam w reprezentacji Polski, więc jeśli chcecie, mogę poszukać jakieś zdjęcie i wam pokazać, czy coś. No tak, ale to wiadomo, jak ktoś jest za reprezentacjami w Polsce, że nawet biorą obcokargajowców, im dają obywatelstwo polskie, żeby gargali. Wydaje mi się, że to i tak do niczego nie prowadzi. Nie, mam małe spostrzeżenie do szósteczki. Przy dłuższej wypowiedzi, jak tutaj kłóciła się z 5, czasami R nie umiała wymówić do końca, jakby takie... Nie umiem wymówić, już mówiłem, mam wadę wymowy, dlatego mnie Hodo wziął, żeby mnie wyeliminować. Można by dać pytanie do 5, żeby upewnić się, że nie jest tam z Anglii i tak dalej, i tak dalej. Najpierw tak, czy oglądałaś Harry'ego? Oglądałam, no, za dzieciaka. Po polsku oglądałeś? Tak, no, wszystko raczej oglądam po polsku. Okej, jak się nazywało to stworzenie, które jak dasz mu skietę, to... Zgredek. Dobra, no to już, ja teraz nie mam pytań, nie, jakby... O, jedna z moich ulubionych postaci akurat w Harrym Potterze. Koniec czasu, proszę państwa. Przechodzimy do głosowania. Zastanówcie się, kto wam najbardziej śmierdzi. Słuchajcie, no dobre wieści dla większości z was, dla jednej osoby, bo znowu ktoś odpadnie. 3 głosy tym razem, także przewaga maleje, ale nadal wystarczająco, żeby opuścić nasz program. No i opuści ten program numerek 5. No to dziękuję, miło było. Pa, pa. No elo. Została 5 osób. Jeżeli byście się teraz podzielili, każdy dostanie po 100. Natomiast jeżeli w waszym gronie nadal jest agent, to on wszystko wygra. Pytanie, czy chcecie grać dalej, przejść do ostatniej rundy, czy kończymy tam rozgrywkę? IMO można byłoby już tutaj zamknąć i dostaniemy sobie po 100. Jeśli jesteście pewni, że nie ma tutaj agenta w razie czego, nie? To jest właśnie najtrudniejsze to pytanie. 7 za każdym razem mówi, żeby już zakończyć. Bo ja chcę hajs. No w sumie każdy chce hajs. Potrzebuję od was decyzji, czy gramy, czy nie. Ręka do góry. Kto jest za graniem dalej? Tylko 2 osoby, czyli 3 chcą zakończyć. No i mój 7 jest impostorem, tak mi się coś teraz wydaje. No właśnie. Ja już mocno. Ale 9, bo ty nie podniosłeś ręki, nie? Nie podniosłem, bo już... Ostatnią minutę wam daję na podjęcie tej decyzji, timer ruszył. Zastanówcie się, czy chcecie grać dalej, czy nie. Nie, bym jeszcze tą ostatnią rundę pociągnął. Zawsze to te parę złotych więcej by było, gdybyśmy odrzucili. No dobra, to gramy, to jest przegłosowane już. No to jeszcze raz, ręce do góry, kto chce grać dalej. No to gramy już. Dobra, ostatnia runda, więc jeżeli uważacie, że tu jest cały czas imigrant, to lepiej go wygłosujcie, bo inaczej wszystko przegracie. 10 minut, czas start. Okej, to może obecnie jakie zawody wykonuje się lub jak się uczycie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Ale jest grubo. Też bym nie wiedział, szczerze mówiąc, gdyby nie to, że wiem. Jestem pracownikiem totalizatora sportowego. No to ja na przykład uczę się pielęgniarstwa, studiuję teraz na drugim roku w Katowicach na Siumie. To ja jestem studentem na Politechnice Śląskiej budownictwa. Za pół roku piszę już inżynierkę z tego. Ja jestem informatykiem, też w tym roku piszę inżynierkę. Jeśli chodzi o tym, czym się zajmuję, no to Escape Roomy, gdzie też jakby wiadomo potrzebuję dużo gadać, rozmawiać z ludźmi, wytłumaczyć zagadki, wytłumaczyć jak działają mechanizmy. Ja jestem po szkole mechanicznej, ale no nie wykonuję tego zawodu jakby. Jestem, można powiedzieć, że montażystą filmów, montuję filmy, a mechanikiem jestem hobbystycznie, sam dla siebie. Ciągami prowadzę garaż i naprawiam sobie autka. Co jak teraz jesteśmy już wszyscy Polakami i nawzajem próbujemy się wyeliminować? Chodzi na to, że jesteśmy łasi na hajs. Tak. Słuchajcie, nie wiem czy wy macie jakieś pytania, ale ja mam taką sugestię, żeby każdy powiedział, kogo podejrzewa i dlaczego. No dobra, zacznijmy od jedynki może. To u mnie, wybacz, ale 7, bo od samego początku ciągle naciska, żeby kończyć. Mnie też 7, bo cały czas naciska. Śmierdzi strasznie. Mnie też 7, nie dość, że ten Poznań Escape Room, to jeszcze, że chce kończyć. Mi ciężko na razie kogoś podejrzewać, oprócz, w sumie bym powiedział 6, bo mieszkanie w akademiku też, nie mówię, że to jest red flag, ale no, ja bym tutaj nawet jakbyś kogoś podejrzewał, to 6. No ja im o 7, bo za każdym razem jak było głosowanie, nie wiem czemu, ale dźwięk się uśmiechał, jakby już wiedział, że być może teraz wygra. No nie wiem, i też przez to, że chce kończyć za każdym razem. No to po prostu jest dla mnie taki stinki, jest dla mnie taki stinki. Ale to też zauważyłem, na każdym odcinku ten, kto najczęściej był podejrzany, ciągle chciał kończyć od razu. W sumie tutaj chciałbym wtedy się kłócić, bo oprócz tego, że za każdym razem jak już większość chciała grać dalej, to podtrzymywałem tą propozycję. Już wtedy, kiedy inni tak chcieli, to już wtedy się dołączałeś do nich, żeby nie było podejrzeń. No nie. Na początku mówiłeś, że nie, możemy już kończyć. Zawsze no mówiłeś, że no, może lepiej skończyć już. Z drugiej strony wtedy też numer 9 też bardzo często, kurde, nie pamiętam od której rundy, ale też już za każdą rundą chciał kończyć. Nie chciałem, stary, chciałem tylko teraz tą ostatnią zakończyć, bo już nie miałem pytań o nic. Ale to tak jest przerzucanie na 9 wszystkich podejrzeń. I w sensie ciężko mi powiedzieć jakieś rzeczy takie, które nie leżą na wierzchu, nie? Nie wiem, zacytować Mickiewicza, powiedzieć, że święto flagi jest 2 maja, czy no nie wiem właśnie, co jeszcze muszę zrobić. Ale to mogłeś się przygotować do tego. Zostało 3, 2, 1. Koniec. To umrze i trudno. Słuchajcie, teraz przed nami ostatnie głosowanie. Pamiętajcie, jeżeli się pomylicie i w waszym gronie nadal po tym głosowaniu będzie agent, to nic nie dostajemy. Zastanówcie się dobrze i oddajcie swoje głosy. Proszę państwa, mamy wyniki, najwięcej głosów, bo aż 4. Zdobył numerek 7, jak się nie trudno domyślić. Niestety z nim się teraz pożegnamy. A teraz sytuacja wygląda następująco. Jeżeli w waszym gronie jest obcokrajowiec, to on wygrywa całość. jeżeli nie, to wasza 4 dzieli się 5 stówami. Żeby się dowiedzieć, kto był kim, zaprosimy teraz osoby, które odpadły wcześniej i po kolei dowiemy się, kto się urodził w Polsce, a kto nie. Zacznijmy od numeru 2. Dzień dobry. Słuchaj, powiedz, gdzie się urodziłeś? W Wówku Śląskim, już mówiłem. Nie kłamał. Czemu wyrzuciliście go jako pierwszego? Też się zastanawiam. Kogoś trzeba było. W drugiej rundzie nie odpadł nikt, natomiast w trzeciej ósemeczka. Powiedz nam, czy to jest twój naturalny język? Czy urodziłaś się w Polsce? Oczywiście, że tak! Tak, proszę państwa, jest to Polka z krwi i kości. Lecimy dalej. Kolejna osoba, która odpadła, to była 3. Co tam, jesteś z UK? No kurczę, miałem nadzieję, że się uda, no ale nie no, jestem z Łodzi. Znaczy urodziłem się w Łodzi. To prawda, proszę państwa. Zostały jeszcze 2 osoby. Na początek 5. No, uroda mnie trochę zdradziła, no ale no mówiłam, jestem z Katowic. To prawda, jest z Katowic. O nie. I teraz, jeżeli wasza teoria o jakichś escape roomach i nie wiem, o co tam chodziło, jest błędna, to nic nie wygrywacie. 1, 4, 6, 9, ale zaraz się dowiemy wszystkiego. 7. Powiedz nam, gdzie się urodziłeś? Będę, że nie mam ze sobą paszportu, ale urodziłem się w Kijowie w Ukrainie. Proszę państwa, macie to! Wiedziałem! 1, 4, 6, 9 gratulacje, wygrywacie po ileś tam złotych? 125. Mieliście dobrego nosa, do 5 razy sztuka, tak? Za 5 razem wam się udało wyeliminować dobrą osobę. No i to już wszystko, dzięki za oglądanie. Tutaj jest cała playlista z filmami o ukrytych agentach. Możesz sobie kliknąć, a jeśli chcesz wystąpić w takim filmie, to zapraszam na Discorda. Link w opisie. Pa, pa.